Jesteśmy na polu, gdzie znajduje się odmiana MAS29T. MAS29T jest odmianą typowo ziarnową. OVO260 jest to ziarno typu DENT. Cechą taką charakterystyczną jest tej odmiany, że ma bardzo dobry wigor początkowy. Nadaje się również na wszystkie stanowiska glebowe, na gleby mozaikowate, nierówne, również i na gleby takie chłodniejsze. Przede wszystkim jest to odmiana, która bardzo dobrze oddaje wodę na polu, która bardzo sucha schodzi z pola. 260, czasami klienci się pytają, czy nie za późna. Oczywiście nie, bo bardzo rewelacyjnie oddaje wodę na polu. Przede wszystkim ma również bardzo ciężkie ziarno. Wysoka gęstość, duża masa 1000 nasion powoduje, że te niepozorne kolby naprawdę sypią ziarnem.